całej tej Polsce, ale wszystko nie będzie. I niepodległości jej zawsze gotów będę bronić do ostatnich drobnych chwil. Na początku jest fascynacja mundurem. U takiego młodego człowieka jest fascynacja mundurem. Dopiero później w konsekwencji przez lata przynależności pojawiają się takie słowa jak patriotyzm. Bóg, honor, ojczyzna to są te podstawowe dewizy, wokół których rozwijało się państwo polskie. To jest praca na rzecz społeczeństwa, praca dla Polski. To są podstawowe wartości, którymi kierują się strzelcy ze Związku Strzeleckiego, strzelec OSW. Służy będę Najświętszej Rzeczpospolitej Polskiej do ostatniego tchu. A wszystkie moje czyny i zamiary w najwyższej służbie podporządkowane będą. Wpisujemy się tutaj razem z jednostką strzelecką z Paradyża w stulecie obchodów powstania Związku Strzeleckiego. Konfederacja Polski Niepodległej jako pierwsza zarejestrowała Związek Strzelecki. Przez te 20 lat, przez szeregi strzelca przewinęło się około 1200 młodzieży. W szeregach związku skupiamy młodzież w wieku od 13 do 16 lat, są orlęta, oraz strzelców w wieku od 16 do śmierci. Strzelcem się zostaje raz w życiu, jest się nim do końca. Wielu z nich pracuje w armii, w policji, w straży miejskiej i to jest dla mnie te zadowolenie, że coś w życiu ci młodzi chłopcy osiągli. Przyrzekam, powinności moje jako członka Związku Strzeleckiego z organizacji społeczno-wychowawczej z dobrą wolą miarą wypełnię. Prawa strzeleckiego powinny przestrzec polecenia strzeleckich niechętnych. Początki strzelca były ciężkie, tak jak i zresztą teraz po okresie transformacji ustrojowej, kiedy powiedzmy organizacja się odrodziła, reaktywowała. Nie było Wojska Polskiego na naszym terenie. Marszałek Józef Piłsudski, jeden z prekursorów powstania organizacji, wymyślił sobie, jeżeli tak można to nazwać, powstanie wojska w formie legalnych, zarejestrowanych stowarzyszeń proobronnych. I takim to stowarzyszeniem było między innymi był Związek Strzelecki, było Towarzystwo Strzelec, było szereg tych organizacji, które powiedzmy pod przykrywką prowadzenia sportów strzeleckich przygotowywały przyszłą kadrę Wojska Polskiego, którzy to strzelcy skupieni w pierwszej kompanii kadrowej wyruszyli z Krakowa do Kielc, z Oleandr i otworzyli drogę do niepodległości naszemu krajowi. Chcemy wpajać młodym ludziom wartości właśnie takie jak patriotyzm, wychowanie dla ojczyzny, pomoc dla najbliższego, bliźniego, ojca, matki, brata, przyjaciela, sąsiada. W
głównym naszym zadaniem jest przygotowywanie młodzieży do służb mundurowych, do wojska, policji, straży granicznej. Ten cel, myślę, osiągamy. Gorliwie przestrzega. Wszystko, co teraz przyrzekam, w sumieniu moim dogłębnie zważyłem, o przyrzeczenie moje, wiedza uroczystym słowem i honorem, dobrego obywatela i uczciwego człowieka. Jakie są najważniejsze wartości dla każdego członka związku? Myślę, że najważniejsze są wypisane na naszych sztandarach, czyli Bóg, honor i ojczyzna. Bóg, honor i ojczyzna, tak. Bóg, honor i ojczyzna. Bądźcie odważnymi, jeszcze raz powiem, odważnymi świadkami chrześcijańskich i narodowych wartości. Bóg wam zapłać i szczęść wam Boże. Tak mi na pomoc Bóg!